Dzień dobry, mieli 33 stopni w cieniu. Od 33, 32 do 40. To jest temperatura, którą w lecie lubi. I lato powinno trwać 9 do 10 miesięcy. W nocy 15. O co chodzi? Nagrzane mury. Broń Boże klimatyzacja, bo to jest wymysł debila. I to zimne, chłodne powietrze wpada do rozgrzanego domu, do rozgrzanego, na rozgrzane ciało. Taki balsam, coś pięknego. I to jest to. Bo jeżeli wszystko jest cały czas dobrze, 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 to nie ma ulgi. Jak nie ma ulgi, to życie jest... To nie ma życia. Mamy jezioro. Czy ono ma hektar, czy ono ma 100 hektarów. I do tego jeziora nie są wpuszczane żadne ścieki. No, jeżeli przez tysiące lat w tym jeziorze były ryby i nagle w przeciągu kilku, kilkunastu lat ich nie ma, no to wiadomo, że przyczynili się do tego głównie kto? Rybacy i wędkarze, bądź wędkarze i rybacy. Bo przy dzisiejszej technice to wiecie, jak ładnie można wyłoić wieloset hektarowy obiekt. Spójrzcie na te wszystkie obiekty. Teraz nie pytam, czy w Opolskim, czy tamtego, czy, Jezu, czy w Białostockim, zobaczcie, co oni tam wyprawiają. Nie rybacy, jeno wędkarze, ło. I pan redaktor nie mówi o tych wędkarzach, ło, co oni tam po kilkaset łódek trolują i mordują, a co tam się w nocy dzieją, a za dnia z układami. Nie możemy powiedzieć, że ten zbiornik został, ten rybostan i zminimalizowanie, zmniejszenie się ilości zwierząt, bo woda nie tylko mieści w sobie ryby, pamiętajcie, wędkarzyki, ale również inne zwierzęta, których jest dużo więcej niż ryby i są tak samo ważne jak ryby. Ale głupi wędkarz, który jest głupi, wie, że myśli, że w wodzie to jest tylko ryba i widzi tylko ryba. To nie jest nawet wędkarz, to jest producent gówna. Tam nie ma zatrucia, więc są inne przyczyny. Ale w mojej ukochanej Wiśle, na moim odcinku, od końca lat 90. nie ma rybaka. A ryb tutaj jest w porównaniu już z zeszłym rokiem. Bo już od połowy lat 90. zaczął się uszczuplać rybostan. I tak z roku na rok, A obecnie? Obecnie to jest tragedia. Ja tu jestem już czwartą czy piątą godzinę. I ja nie widziałem spławu ani uklei, ani bolka, ani klenia zarawką czy na zwolnieniu, ani jazia, ani sumka, ani uklei, ani kurwa brzany, ani kurwa nic. Nic. Przez tyle lat, jak byłem młodym wędkarzem, młodym chłopakiem, to zawsze o tej porze, czyli od kwietnia, a nawet od marca, do końca listopada, widziałem, jak codziennie ryba chodziła. Raz mniej, raz więcej, taka inna ryba. Ale non-stop było tak, że na pewnych miejscach nie było przerw, na przykład w ataku boleni, nie było przerw przez kilka godzin. A było tak, że ta rapa biła co kilka minut, bądź kilkanaście minut, też tak się zdarzało. To ta ryba po 20 latach powinna się odrodzić, tak? A tu nie ma, nie ma. Więc widzimy, że nie jest to tylko wina rybaków, którzy jak najbardziej przyczynili się do wyrybienia rybostanu na tym odcinku. W zeszłym roku, ja nie wiem jak, czy o tej porze, czy może w sierpniu, tam parę razy było, były takie ulewy i poszły straszne, śmiertelne brudy z kolektora. I ta ryba poniżej kolektora bielańskiego można było znaleźć aż za Pieńków, aż za Nowy Dwór, leżała pod kotem w setkach tysięcy. O, jak dużo ryb mamy. No to są te ostatnie właśnie. Zatrucie wody jest jednym z najważniejszych. No, przyjechał na różowym Pegazie kondonek i kondonek uratuje nasz rybosztan.
bo on może wszystko. To kondonek może zrobić coś takiego, że na przykład czajka ma kosztować 1 miliard, ale kosztuje 4. No ale jak kosztuje 4, no to nie działa i spalarnia, i nie działa ta czajka, bo ścieki są wylewane do Wisły i zatrupane z Wisła. Więc między innymi ludzie, którzy są zbrodniarzami, bo oszustwo społeczności Polaków, 40 milionów Polaków na 4 miliardy złotych, to już nie jest wykroczenie przestępstwo, jest to zbrodnia. I zbrodniarze, którzy dokonali tej zbrodni w postaci takiej, że czajka nie ma spalarni, znaczy ma, ale ta spalarnia nie działa, albo tak działa jak nasze służby, czyli nie działają, i kosztowała 4 razy tyle, co powinna kosztować, to jest zbrodnia. To jest zbrodnia i ci zbrodniarze nigdy nie zostaną przez niego rozliczeni. I nawet nie ma takiego projektu, żeby byli rozliczeni, no bo przecież jak swojak swojaka będzie rozliczał? Nie ma odpowiedzialności za zbrodnię. Jest odpowiedzialność za śliweczkę w czekoladzie, za brak maseczki, za to, że ktoś opowie o filmie, o kłusownikach, którzy oczywiście są znani bardzo w Polsce, i pisują do gazet wędkarskich. Za to jest wyrok. Natomiast nie ma wyroku za zbrodnię. I to jest właśnie to. Dlatego nie liczmy na to, że się zmieni. Trzeba iść i to zmienić. A jeżeli my się bajamy się, to wy nie narzekajta. To wy nie narzekajta, tylko pochylta się. Dajcie sobie zaszczepić. Dajcie sobie wbić po same kule taką kiełbasę i powiedzcie, że jest dobrze. Weźcie drugą kiełbasę do buzi. Jeszcze w 2 na narciarze weźcie jeszcze 2 kiełbasy. I potem dajcie sobie wszczepić chipa i będzie wszystko dobrze. Oddacie 99% podatków i będzie dobrze. Tylko nie narzekajcie. Nie narzekaj. A jeżeli chcecie coś zmienić, to zacznijcie od tego, że pokażcie. Dzisiaj zebrałem wór albo woreczek, malutki woreczek śmieci. Pokażcie w swoich wioskach, miastach, miasteczkach. Tu zebrałem tego. Zaraźcie innych. Może przestaną się kolczykować i dziargać. Tylko zaczną zbierać na przykład śmieci. I od tego zacznijmy. Zacznijmy od tego rewolucji. Potem przyjdzie czas na pałę, na siekierę, na widły, na kosę, na sztorc, na bro. Zacznijcie działać, a nie tylko ła, 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 ła. Psiśko jeść wina rybaków i gość podazia. Ło! Bo ja zapłacili, kurwa, 250. Mamusiu, daj mi chusteczkę, bo mam ciotę, kurwa. Czy to kurwa cwele jebane? O kurwa. Przewaliłem dzisiaj kilkaset kamyków. Nawet rozciąłem sobie łapę przez ślimaka. One mają takie ostre pancerze. I nie widziałem ani jednej pijawki. Tych pijawek nie ma już od kilkudziesięciu lat. Słuchajcie, szły kolektory. Ta woda była syfilistyczna. Tragedia. Dzisiaj tych kolektorów są po burzy. Na przykład Żerański idzie cały czas. 24 na dobę. Od kilku miesięcy. Tylko tak się przelewa, że niby deszczówka. Tyle ile wolno, jest wszystko obliczone. Tylko, że to nie jest tylko deszczówka, ale no jeżeli idzie, gdzie tydzień nie ma deszczu, idzie to deszczówka. Kurwa. Ludzie, gdzie ja żyję. Jaki musi być syfilis w wodzie, skoro od kilkunastu, kilkudziesięciu tak naprawdę lat nie ma pijawek na kamykach? O. Są prądóweczki i ślimaki. No i tam jeszcze tam kudeczki. Tak. A tak to koniec. Jakieś tam kiełżyki jeszcze. Tak. Za czasów kolektorów, jak były puszczane, to ona jest mniej, teraz bardziej zanieczyszczona, mimo że nie widać tych ścieków, jak wtedy. Są inne chemikalia w ogóle. Tamte chemikalia, owszem, zatruwały rybę i ją mordowały, ale nie w takim stopniu, jak obecne chemikalia.
Porównajcie te syfilisy z lat 70., 80., 90. do obecnych syfilisów, tych mocnych. Ile trzeba było kiedyś wrzucić syfilis, żeby namoczyć i tamten. A teraz tak, psz, 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 psz. Słuchajcie, i za 5 minut wszystko jest elegancki. Jaki to musi być kwas syfilis? No te krety, nie krety. Gdzieś tego nie było, była soda. A teraz to macie... Ja mówię o... gospodarstwie domowym. A co mają te kurwy korporacje, które spuszczają, kurwa, wielkim kolektorem, tak jak w zeszłym roku puścili. Sanepid, ten sanepid to jest w ogóle rzecz do zlikwidowania od razu. Od razu z miejsca. Ja już o tym wiedziałem na początku lat 90., bo ja myślałem, że to jest instytut, który się opiekuje ludźmi. Nieprawda, oni się opiekują tylko i wyłącznie korporacjami. A nas mają za bydło. Sanepid, to jest w ogóle niepotrzebne. Zlikwidować sanepid. Także nie wierzcie w to, jak on tam sanepid pobrał wodę i mu, oczywiście no pobrał wodę w zeszłym roku i co? No jest dobrze, no jak jest? Nie, ja w ogóle tego nie słucham, nie chcę tego słuchać. Jestem przekonany, że chemia, która została wprowadzona do zakładów, do korporacji i do domowych ognisk jest potężną przyczyną właśnie wyrywienia naszych. No ale kto o tym mówi? No redaktor o tym powie z dziadkiem. Nie chcemy jeszcze srać. No gdzie? No przecież tylko rybaki. Robinki plastiku są w Rowie Mariańskim. Na Mount Everest też są, ale to przez śmiecie, a producenta gówna. Wniesione tak jak i w powietrzu przyniesione. To producent gówna niszczy wszystko. Człowiek to brzmi dumnie, nie, człowiek to kurwa. Wiecie, jak badają odsetek narkomanów w Polsce? No po prostu pobierają z tego, z oczyszczalni. W danym mieście ściek i patrzą, jakie jest stężenie narkotyków i wiedzą, jaki jest odsetek narkomanów. No. Tak samo jak kobiet w ciąży, kobiet, które przyjmują środki, żeby nie być w ciąży. I to są strasznie silne toksyczne. To jeżeli te rzeczy wpływają na ryby, te syfilisy na przykład od antykoncepcji, to wyobraźcie sobie ten cały konglomerat tych wszystkich syfilisów, które są dodane do barwienia, że tysiąc rzeczy wyjdzie. I to razem puszczane jest z tego i potem przy dużej ulewie, a woda puszczona została deszczowa? Nie. Została puszczona woda zewsząd. Przy okazji wypłukane zostały komory z najgorszych osadów puszczykowych. Ten, kto mówił na kolektorze kiedykolwiek. To też dużo nie wie. Ale jeżeli łowił wiele lat, to jest w stanie już jakieś tam wnioski wysnuć, no bo coś wyjął na wędkę, tego. Nie macie pojęcia, co tam spływa. Organoleptycznie, no to widzimy, podnosimy wędkę tutaj, do tego. Firany, wszystko. Dużo opisałem tego. Ale w życiu nie będziemy wiedzieli, co jest w tej wodzie. A sanepid jak zwykle oszuka. O tym się nie mówi, no bo zaczęliby zaraz ci nieświadomi tak gawić nieświadomo, zaraz by... ja nie widziałem, że ja żyję w takim świecie. Ja myślałem, że żyję w świecie LGBT, gdzie wszystko jest czyste. Coca-Cola w szkle, no w plastiku nie, ale w szkle. I jest dobrze jest. No latają motyle, latają, to jest dobrze. I samoloty latają też, no. No to jest dobrze, jak latają, no. No taki debil na przykład mówi, nie ma ryb, bo samoloty rzadko latają. No są takie debile, słuchajcie, są takie debile. No co, jak debila usłyszałem, to debil mówi, podejrzane jest to, że Pilecki dwa razy uciekł z Auschwitz. No kurwa debil. No jak ktokolwiek mógł uciec z Oświęcimia drugi raz?
przede wszystkim, gdyby uciekł pierwszy raz i go złapali, to by zrobili pokazówkę na placu, bardzo potworną, bo by go mordowali żywcem bardzo długo, żeby była taka pamiątka. Poza tym nie wiem dlaczego, czy wy wiecie, ale wy nie wiecie. Myślę, że prawie wszyscy nie wiecie o tym, że zbrodniarze z Auschwitz, czyli no, głównie Niemcy i żydowscy kapo, bo kapami byli tam Żydzi, to oni normalnie takie listy mieli. I jeżeli ktoś, na przykład ludzie wiedzieli o tym w Oświęcimiu, znaczy w ogóle w obozach, nie wiem, znaczy ja nie wiem jak w innych obozach, wiem jak było w Oświęcimiu, że jeżeli uciekniesz, to my mamy dane twojej rodziny i ta twoja rodzina zostanie zamordowana. No. Nawet nie wiecie, ile tysięcy SS-manów takie Oświęcim ochraniało, no, pilnowało. Także są to rzeczy w ogóle, gdzie ja żyję. Ale mogę wam powiedzieć, że w Oświęcimiu był basen i więźniowie się nawet kąpali w tym basenie. O! Jak to jadło? No i pewien doktor z Opolskiego, który takie rzeczy ujawnił, w dziwnym trafem umarł. Umarł, tak. Znaleźli go w samochodzie. I jakieś flaszki obok znaleźli i umarł sobie. Bo takie rzeczy właśnie jawne. Jeśli byście chcieli pojechać na wycieczkę do Oświęcimia, to jeśli zapytacie, jest taki dyrektor z taką szopą tutaj. Jak zapytacie pana dyrektora, czy można wejść tam, gdzie był, czy pan dyrektor to w ogóle jest pewnie niedostępny, ale jak zapytacie przewodnika, czy można pójść i obejrzeć i coś dowiedzieć się o tym basenie, no to tam to miejsce nie jest do zwiedzania. A słupki są normalnie i można było skakać. No dziwne to jest. To jest bardzo dziwne. Mogę wam powiedzieć, że więźniowie korzystali z tego basenu. No. Był to niby basen do gaszenia, strażacki. Ale bardzo często nie tylko SS-mani, ale również więźniowie korzystali z uciech tego basenu. Oczywiście wypełnionego wodą. No, światowej klasy naukowcy dostrzegają aż 1% śmieci, które zalegają w oceanach. Aż 1%. I to samo jest właśnie z tymi inspektoratami sanitarnymi. Oni aż, myślę, że to jest podobnie. No, a może nawet więcej, może 1,1% dostrzegają tych śmieci zalegających w drzewie. Jakiś cwel kiedyś mi napisał, komentarz. Ja mówię, kwoks drzewa. No wiadomo, z drewna, ale specjalnie tak powiedziałem. No wiecie, no sarkazm, przekąs. O, nie odróżnia, kurwa, jak ja lubię takich cweli, jak ja lubię takich cweli. Jakie to są, kurwa, aby cię tylko... No oni już się łapią za słabość, kurwa. Nie, po prostu mówię. Drzewa. Czy to jest drzewo? Nie, to jest drewno. Ale to jest drzewo, które leży. Drzewo nieżywe. Drzewo martwe. Ale jest to drewno. Czy to jest drewno? Tak. Jest to drewno żywe. Jest to drewno żywe. Co, kurwa? Debil? To jest, kurwa, debil. Pamiętajcie. Widzieliście, ile na jednym filmie pekli... to plastik jest, no ile pekli wyjąłem w ciągu tam paru minut, nie ścigając, nie spiesząc się. A takich pekli zalega na całej Wiśle setki milionów. I to wszystko emituje do wody, do gleby. A jak gleba, to i do wody. A jak do wody, to i w eter. I, kurwa. I mówienie, mamy czystą wodę, łotek. I te pekle są jeszcze dopuszczane cały czas po każdej burzy potem. Dlatego, mili, nie dziwmy się, że nie ma ryby, gdzie mamy tych przyczyn kilkadziesiąt, o których opowiem tylko kilkunastu. Tam wyżej tego syfu aż takiego nie było, więc naprawdę
Jeszcze tych mąż trochę jest, Uplay. Ale pod samym komisariatem! Chodzą Wietkongi, po trzech Wietkongów i wory mają i wrzucają pod ochroną nasze małże. Ale komisariat w białych kosiulkach siedzą i piszą. A potem jak przyjadł prezydent, czy tam innego miasta, czy miasta Warszawy Stołecznego, no to my tutaj jesteśmy, mamy ło i białe kosiulki. Ło. A pod komisariatem zawsze było szarpanie. I zawsze jest. I pod komisariatem Wietkong zbiera, gdzie w Stanach Zjednoczonych, tej komunistycznych, jakby złapali, gdzie zbiera się rzeczy pod ochroną ścisłą, to by dostali 100 tysięcy papieru kary. A tutaj ło! Białe kosiulki. Po zrealizowaniu zwałki, o zobaczcie, takich elementów, setki tysięcy tutaj, jak nie miliony na odległości 2 kilometrów, a może troszkę więcej. Kiedyś ułożyłem sobie właśnie, bo to są takie prostokąty, ułożyłem sobie z tego grilla i na to postawiłem, na ten ruszt z tych kamieni prostokątnych, postawiłem ruszt, no i położyłem sobie tam karkówkę czy jakąś. Po jakimś czasie patrzę, znaczy gdzieś tam poszedłem i wracam, nie ma rusztu, a karkówka w ogniu. O co chodzi? To jest asfalt. To jest asfalt i jak robili tą zwałkę, to tutaj przywozili różne rzeczy. Topili różne rzeczy. Śmiecie z całej Warszawy, nie tylko gruz i asfalt z budów i dróg, natomiast wszystkie rzeczy. No ale tego asfaltu tutaj było co niemiara. Ja nie wiedziałem, że to jest asfalt. Czarny kamień tego. I teraz powiedzcie mi, to taka smoła, to ona nie emituje? Nie? Nie? Cały czas do wody, do gleby, w powietrze. Co cały czas woda wymywa. Wymywa. I to nie jest tak jak kamień, że to jest twarde jak kamień i to jest naturalny kamień. To jest coś nienaturalnego. To jest ropopochodne. To są rzeczy z środka ziemi, gdzie tam się wspaniale czują, a nie na zewnątrz. Kurwa. O ilu, słuchajcie, no to ja wam mówię, o takich rzeczach nie wiecie. O ilu rzeczach my nie wiemy. Dlatego ludzie tak szybko umierają. Dlatego ludzie tak chorują. Zawsze człowiek ma swój termin przydatności, tak? Ale kurwa kiedyś i jak się normalnie człowiek roślinką żywił, tak? I nie było tam wojen, stresów i tak dalej za dużych, to ten człowiek żył, tak jak plemię Hunzu, to tam średnia była chyba 120 lat. Ale nie jedli mięsa, między innymi. I dymu nie było, nie było wody. Ale od momentu, kiedy tam się inne śmiecie, producenci gówna, do nich tam dostali, no to tam zaczęły się dymy. Znaczy, od kiedy zaczęli jeść mięso? Pamiętajcie, wszystkie te korporacje, co spuściły ścieki, czy tu, czy tam, to zawsze będzie, a to chłop, a to rybok, a to rybok. Pan redaktor powie, a to rybok. A rząd wam powie, czyli tam, czyli potem media powiedzą, a to chłopy, trawa, tak, zanieczyściła. Ja nie mówię, że to, co leży na polach i potem spływa, to nie truje. Oczywiście, że truje. Tylko pamiętajcie, że zawsze te najgrubsi złodzieje, którzy płacą haracz i dzięki tym złodziejom z rządu mają korporacje i duże firmy, zawsze będą w ochronie. Ale cały czas będę właśnie udowadniał w tej serii, że to nie tylko rybacy są winni i gospodarz, nie tylko rybacy i gospodarz, nie tylko są winni temu stanu rzeczy, jaki jest. To nie ma ryby.
A ja widzę również, że nie ma pijawek. Bo mnie interesują, żeby były pijaweczki. No tak, a co, przepraszam, nie mogę być poławiaczem pijawek? A od tak, zbieram i wypuszczam. Oglądam, robię zdjęcie, no ale zaraz, przepraszam, a czym się różni pijawka? Że to jest pierścienica, a to jest, zaraz, ale co, zaraz ktoś powie, ale ryba bliższa ciału człowieczemu, bo też ma szkielet. Zresztą jest część takich, już pomijam, zjadaczy główien. Pomijam całkowicie, bo to jest plebs, a to też nawet nie jest plebs, bo w plebsie to można nawet wyłonić bardzo fajnych ludzi, wartościowych ludzi, mądrych ludzi. Przeczytam wam jedną stronę z mojej książki. Każdy z tych pekli emituje w wodę związki plastiku i nie wiem, czy są to drobiny wyskozy sztucznej wełny czy bawełny. Woda przetrzymywana w butelkach emituje antymon, bisfenole oraz aldehydy mrówkowy i octowy, które są trujące, a są dopiero zalegającymi plastikami przez dekady. Należy też wspomnieć o zerwanych zestawach spławikowych blachach wahadłowych i obrotowych, jak również o przynętach z tworzyw sztucznych uzbrojonych w haczyk z ciężarkiem ołowianym. Masa innego ołowiu zalega w zerwanych zestawach gruntowych. Związki ołowiu w wodach bardzo miękkich działają silnie toksycznie na ryby. Stężenia 0,1 do 0,4 mg ołowiu na L powodowały wyginięcie różanki, ciernika i pstrąga. Odniesienie jest, dobrze. Inne źródła naukowe podają czas rozkładu ołowiu od setek do tysięcy lat. Ale to, co wędkarzy, milion w Polsce, 600 tysięcy zarejestrowano. I tam co dziesiąty grunciarz, kiedyś to prawie cały... I teraz to wszystko to wszystko emituje! Ołów jest jednym z najbardziej toksycznych metali dla ludzi, zwierząt, roślin i gleb. Miliony takich ciężarków zalega w samej Wiśle. Sam urwałem kilkaset. Myślę, że ponad 1000, dobra. Oczywiście mam na myśli duże ciężarki gruntowe. A to w porządku, bo myślałem też o tych mniejszych. Okay. Małe śruciny czy wcześniej używane taśmy ołowiane należałoby liczyć w większych liczbach. To w tysiącach. Wszystko, co wypłynęło z helektoru przez ostatnie 100 lat, w jakim stopniu się utleniło, rozłożyło, w jakim nie mam pojęcia. Podejrzewam, że woda, zwierzęta i ziemia w Wiśle to jedno wielkie zbiorowisko pierwiastków, związków i produktów nieprzyjaznych dla ludzi, zwierząt, roślin świata martwego. Ścieki i śmiecie to kolejne czynniki, które zniszczyły nasze przyrodnicze skarby narodowe. Kto emituje ścieki do wód i zostawia je nad wodą? Człowiek! A, słuchajcie, co zauważyłem. Kolejne balasty się pojawiły. Kolejne balasty się pojawiły, które wrzucają na maty na przykład kilkanaście linów. Wzięli przykład i oni będą potem zabierać na liny, na karpie, ło. A potem jak już wymordują te sumy, liny i karpie, to będą zabierać na ło, na krupy, ło. Będzie taka mata wielka i krumpy. 100 krumpów będzie leżało i on wtedy będzie. Ojej, bo jest łapa. Jest moc. Ej, mam tutaj kurwa tego. Zjadacze kurwa główien. Szkoda, że kurwa ja nie mogę tego. I apeluję, aby najstarsza polska gazeta wróciła do czasów, do treści, do stanu swojej świetności. Niech te ryby, nawet jeżeli już co były w latach 70., 80., a nawet po 60., pokazywane jako trupy i tego, niech będą pokazywane jako trupy! Wypuszczamy ryby, ło! Robimy to w odcinku warszawskim! SSS 3S, szłupak sandaci! Tak to przynajmniej człowiek by sobie zjadł świeżą rybkę z lekko strutej wody, albo z dobrze strutej. A tak to ta rybka jest zamordowana. I lepiej taką rybkę zabić, niż ją męczyć. Bo matki męczonych dzieci na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce całowały po butach brudasów z Ukrainy, mordę ludobójców z Ukrainy, żeby zabiły ich dzieci. Bo tak na oczach tych matek i ojców tak bardzo męczyli te dzieci, tak potwornie, takie
takie straszne rzeczy robili, więc matki klękały i błagały tych, tu nie ma nawet słów, tych parchów ukraińskich, tych morderców, bandziorów ukraińskich. One błagały i całowały po butach tych bandziorów ukraińskich, żeby zabiły te dzieci. Żeby podszedł bandzior ukraiński i na przykład podciął gardło takiemu dziecku lub wbił nóż w serce, żeby to dziecko się nie męczyło. I to jest właśnie to samo z rybami. Lepiej zabić, niż męczyć. A gawiedź, internetowa balasiasta. Wow, wypuścił rybę, wow. W czarnych barwach, i powiem wam, nie ma najmniejszej szansy, żeby cokolwiek poprawiło się w Polsce. Ale to trudno tłumaczyć. Trudno tłumaczyć tej nędzy, temu śmieciowi, tym zjadaczom gówien i tym producentom gówien i pochłaniaczom tlenu. Tego nie można wytłumaczyć, bo tak samo jakbym wytłumaczył mucha, zobacz, 2 razy 2 jest 4, 24. Ile to jest mucha? Mucha, powiedz mi, ile to jest 2 razy 2? Chodź, mucha, chodź. Chodź tutaj, tutaj. Mucha, ile to jest 2 dodać 2? Mucha, chodź, chodź. Powiedz do kamery, ile to jest 2 dodać 2? Nie mówię. No to jest to samo z balasami, zrozumcie, no. Ale mimo wszystko, że ona tego nie powie, to i tak ma więcej inteligencji i mądrości w sobie, przede wszystkim mądrości, niż to kurestwo całe, no. To całe kurestwo, gdzie oni się nazywają suwerenami. To nie jest suweren. To jest to samo, co Gestapo, SS, NKWD, UPA i reszta UB, KBW. To jest to samo, to są te same śmiecie. Wyrobnicy gówna, zjadacze gówna, producenci. Mili, żegnam was w tym niemiłym akcencie, ale dlaczego mam kłamać? No, jeśli chcecie, żebym zaczął kłamać, mogę zrobić taki odcinek i powiem wam, jak jest pięknie, jak jest super i jakie są w ogóle plany i projekty, a te zaciśnięcie pasa już w latach 70. słyszałem od Edzia Gierka. Tak. I cały czas to słyszę i powiem wam tak. Chuj im wszystkim w dupę i szkła kawałek. Trzymajcie się. Najlepszego.